Witajcie. Dawno mnie nie było, albo jakoś tak się po prostu sprawy układają, że nie sprzyja to nagrywaniu filmów. No ale mimo wszystko, słuchajcie, minęło trochę czasu, postanowiłem coś nagrać. Mianowicie sytuacja jest bardzo napięta, gorąca. Mówię tutaj o tym, co się dzieje w tej chwili w kraju, w Polsce, w Europie, strajki rolnicze wszędzie i tak dalej. No, znakomicie. Cieszy mnie to, że potrafimy się zjednoczyć w tych sytuacjach takich kryzysowych i wtedy, kiedy trzeba naprawdę zadziałać, potrafimy. Natomiast ja nie wiem, kto w ogóle kieruje tymi strajkami albo po prostu wrzuca te pomysły do strajków, co należałoby po prostu zablokować, czy drogi, czy granice i tak dalej. Natomiast moim zdaniem warto by się skupić na blokowaniu tych zakładów przetwórczych, które sprowadzają te śmieci, bo tego inaczej nie można nazwać, z Ukrainy, i dojazdów do tych firm i tak dalej, i tak dalej. Niech po prostu oni dodatkowo te elementy, te powiedzmy rzeczy, które tak jak mówiliście, bo ja to śledzę wszystko bacznie i sprawdzałem właśnie, że to są gdzieś na bocznicach kolejowych poukrywane jakieś te śmieci w tych kontenerach, nie wiem, w jakichś wagonach dziwnych od czegoś innego, w silosach, w betonomieszarkach, we wszystkim po prostu ukrywają to, żeby tylko to przemycić do Polski. Bo inaczej absolutnie tego nazwać nie można. To jest po prostu przemyt w ogóle nielegalny i jako taki powinien być ścigany z urzędu, ponieważ tak jak wszyscy wiemy, tam na Ukrainie nie trzeba absolutnie żadnych stosować ograniczeń związanych z nawozami. Tam nie ma żadnych po prostu absolutnie wymagań co do sanitarnych po prostu przechowywania, przechowywania i tak dalej. Więc mamy efekt tego taki, że sprowadzane jest do nas śmieci, błoto, zgnilizna i syf. Przepraszam za wyrażenie, ale inaczej się o tym wyrazić nie można. Więc to jest jedna rzecz, która rzeczywiście jest warta dyskusji i podjęcia tego tematu naprawdę na gorąco. Teraz właśnie, kiedy wszyscy strajkujemy, bierzemy udziały w tych po prostu blokadach wszelkiego rodzaju, i bardzo dobrze, tak to trzeba zrobić, ale pamiętajcie, trzeba zablokować wytwórnie, trzeba zablokować centra logistyczne, tam gdzie ten towar ma trafić po prostu, żeby oni nie mogli raz, że dojechać tam bezpośrednio na rozładunek, czy też nie mogli tego w żaden sposób wywieźć z zakładu, żeby to w dalszej części po prostu dystrybuować, bo tak to wygląda. Są centra handlowe, tam się to wszystko wrzuca, składuje i tak dalej. Przetwarza się, rozsyła po mniejszych firmach, bo śledzę te wszystkie ulotki, gdzie co się kupuje, kto jest producentem, i przeważnie, słuchajcie, jak chodzę po tych dyskontach różnego rodzaju, żeby sprawdzić, kupić na przykład sobie, czy tam olej, mąkę, czy cokolwiek, jakieś takie rzeczy, no to wszystko jest, mniej więcej wygląda w ten sposób, że wyprodukowano dla jakiegoś tam sprzedawcy przez kogoś tam. I de facto ukrywają to, skąd się wziął materiał do produkcji mąki, makaronu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to po prostu trzeba naprawdę wszystko zablokować i wtedy będziemy mieli ten efekt, o który nam chodzi. Ponieważ oni się nie ruszą z tym. Absolutnie się nigdzie nie ruszą. Nie będą mieli co z tym zrobić. Ani jak tego wywieźć, ani tak jak tego sobie przywieźć, zamówić i tak dalej, i tak dalej. I wtedy na przykład podejmować negocjacje bezpośrednio z takim prezesem jakiejś tam firmy, skupu czy czegokolwiek, że ten towar nie wjedzie, wjedzie nasz. I koniec. Dlaczego? Dlatego, że to my jesteśmy producentami w Polsce i od nas zależy to, gdzie będziemy żyli i co będziemy jedli. A śmieci nie chcemy jeść. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Jeżeli, idąc już po tych śmieciach, jeżeli ktoś chce sobie jeść unijne robaki, to niech sobie je. Może nie wszyscy wiedzą o tym, ale kiedy w 98 roku, ja już nie pamiętam, bo to tyle lat temu było, ale kawał czasu,
kiedy wstępowaliśmy do Unii, ja w ogóle jestem od zawsze byłem taki antyunijny, więc kiedy wszyscy chodzili z tymi plakietkami, tak, były te wybory i tak dalej, ja to wiedziałem, czym to grozi, czym to śmierdzi, bo to inaczej nie można było nazwać, więc już wtedy chodziłem z takimi właśnie plakietkami skreślonymi z Unii. Słuchajcie, ten kołchoz nam nie jest do niczego potrzebny. Ja wiem, że ten film z mojej strony jest radykalny, ale ja nie widzę innego wyjścia. Tym, co się dzieje tutaj u nas, dokąd my zmierzamy, to jest po prostu katastrofa. To jest taka samozakłada. To jest tak, jak kiedyś powiedział, ja nie lubię po prostu cytować ludzi, z którymi się nie zgadzam w wielu, wielu rzeczach, ale tu akurat odnośnie do czego innego udało mu się pięknie zripostować, że tak powiem, bo nie pamiętam, o jaką wypowiedź chodziło, ale pewnie chodziło o rozwiązanie Sejmu. I powiedział to Leszek Miller, to przypomina głosowanie Karpi za przyspieszeniem Wigilii. I to był strzał niesamowity. Naprawdę bardzo dobrze to zrobił. Bardzo to dobrze określił wtedy sytuację. I to jest właśnie sytuacja, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Jeżeli my z tego kolchozu nie wyjdziemy, słuchajcie, to zginiemy. Oni nas po prostu zjedzą. Swoimi głupimi przepisami, chorymi wręcz i szkodliwymi rzeczami. Tam, posłuchajcie, czy jesteście w stanie chociaż naprawdę, ale nie biorąc pod uwagę te medialne, wszystkie telewizyjne głupoty, które nas karmią, tylko czy jesteście w stanie powiedzieć, co w tej chwili, na dzień dzisiejszy, zawdzięczamy eurokratom? Bo ja naprawdę nie wiem. Mamy naprawdę piękny kraj, bogaty, gdzie możemy tutaj naprawdę, mamy znakomite tereny po prostu i tak jak widzicie, tutaj są, akurat tu jestem, tam rosła w zeszłym roku kukurydza, tu są też pastwiska, tu się wszystko dzieje po prostu. Mamy naprawdę na czym gospodarzyć, mamy własne zasoby naturalne i oficjalne i te nieoficjalne, o których po prostu się nie mówi, bo nie, ja z tym nie będę teraz to wchodził, ale mamy. Słuchajcie, i naprawdę, tak jak w tej chwili, Unia jest nam w ogóle do niczego niepotrzebna. Pamiętajcie, że wy, ci, którzy głosowali wtedy za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, głosowali za Unią Gospodarczą. Dzisiaj chcą nam przekształcić to w jakiś eurokołchoz, nie wiadomo do czego, i oto będziecie wynaradawiani. Tak, bo nie będziemy już dzieci uczyć Pana Tadeusza, nie będziemy uczyć historii, nie będziemy uczyć o ludobójstwie, jakie Ukraińcy dokonali na Polakach, mordując w bestialski, najgorszy z możliwych sposobów około 250 tysięcy Polaków. Tak, taka to jest ilość. I słuchajcie, do tego stopnia, że kiedy Ukraińcy zostali wysłani do tłumienia Powstania Warszawskiego i dokonali rzezi woli, to Niemcy byli w szoku, co się dzieje. Tak to wyglądało. I tego też nie będziecie wiedzieli, bo nagle z tej prawdy historycznej, jaką była właśnie ludobójstwo na Polakach, na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, będziecie słyszeli o konflikcie. Rozumiecie? Czyli wypłaszczenie absolutnie wszystkiego. To jest, akurat teraz dałem taki przykład ukraiński, bo przecież ta historia się wydarzyła i to było. To było rzeczywiście. O, a tam sarenka pobiegła. I to było rzeczywiście. Takie rzeczy miały miejsce. Ale nie chodzi o to, żeby się w jakikolwiek sposób mścić. Bo to nic nie da. Chodzi o pamięć. Przede wszystkim pamiętajmy, rzeczy trzeba brać historycznie. Historia was wszystkiego nauczy. Nie musicie naprawdę niczego więcej wiedzieć. Tylko jeżeli wiemy na przykład, że oto ze strony niemieckiej jesteśmy atakowani co najmniej od 1000 lat, oficjalnie od 1000 lat. Jest ta historia taka spisana dokładnie, bo że po prostu ona przeinaczana i tak dalej, ale ona jest i można się z nią bardzo łatwo zapoznać, to tego już nie będziecie wiedzieli. I co będziecie wiedzieli? O wspaniałych stosunkach polsko-niemieckich. I teraz wnuki, które po prostu będą wychowywane, bo nie mówię o dzieciach, bo to jest proces, będą wychowywane właśnie w tym, że właściwie II wojny to nie było światowej, tylko to był konflikt
rozumiecie? Konflikt interesów. Pokłócili się Polacy z Niemcami i za chwilę wyjdzie do tego, że to, że Niemcy zorganizowali akcję w Gliwicach, żeby w polskich mundurach napaść i wymordować swoich pobratymców w rozgłośni radiowej i że to zrobili Polacy i jest oto powód do wszczęcia wojny, to wyjdzie na to, że to była właśnie prawda. Tak będą po prostu to wszystko przeinaczać i zaczniemy po prostu, jeszcze dojdzie do tego, nie daj Boże, żeby Niemcom płacić reparacje wojenne. A tu po prostu ta farsa, to się nie skończy, naprawdę. To się nie skończy. Pamiętajcie, że tu nie chodzi po prostu o prawdę historyczną. Wszyscy to mają gdzieś. Ale musicie wiedzieć jedną rzecz. Uczcie się historii. Bo na podstawie historii będziecie wiedzieli, jak się zachować. Kto wróg, a kto przyjaciel. I obojętnie, co wam powie radio i telewizja, historia wam powie całą prawdę. Niczego nie wymarzę. Bo jeżeli Niemcy na przykład napadali na Polskę od 1000 lat, to teraz chcecie powiedzieć, że oto stali się przyjaciółmi? Nigdy w życiu. To po prostu będzie sytuacja taka, że oni przestali na nas napadać i nas mordować, a zaczęli nas grabić ekonomicznie, gospodarczo. I nie wiem, jaki jeszcze inny możliwy sposób. To samo będzie z innymi narodami. Jeżeli napadali nas, mordowali, powiedzmy, to tam przyjaźni nigdy nie będzie. Bo jeżeli będzie, to po prostu zginiemy. Trzeba walczyć o swoje. Nie wolno się absolutnie poddawać. W ogóle. Jeżeli my jesteśmy tutaj gospodarzami, to pokażmy, że jesteśmy gospodarzami. Że ci, którzy w naszym imieniu decydują o naszym losie, mają działać na naszą rzecz. I nie ma czegoś takiego, że musimy rozmawiać ze stroną, na przykład w tym przypadku ukraińską, bo coś tam. Słuchajcie, tam są, tak jak powiedziało wielu youtuberów wcześniej przede mną, tam są, słuchajcie, gospodarstwa po 500 000 hektarów. I to nie są wcale ukraińskie gospodarstwa. Nie wiem jakie, właściwie to mnie w ogóle nie interesuje. Ale to oni sprowadzają to wszystko. Znaczy oni produkują, wysyłają tutaj, a nasi to po prostu za psi grosz sprowadzają, bo przecież za te śmieci nie można zapłacić, nie wiem, 5 zł, po prostu, nie wiem, ja bym nie dał złotówki za to. No ale oni po prostu, oni patrzą na biznes, słuchajcie, to jest biznes. I wszystko, co się dzieje na świecie w tej chwili jest biznesem. Nie ma żadnej, w polityce nie ma obrażania się. W polityce są wyłącznie interesy. I teraz, jeżeli chcecie cokolwiek zrobić, to trzeba zablokować im te interesy. I to jest jedyny sposób, żeby tą sytuację wygrać. Naprawdę. Bo my mamy na to siłę, żeby wygrać. Możemy blokować im naprawdę miesiącami. Wystarczy, że postawimy, przyjedziemy, będziemy się zmieniać. W każdej wsi, słuchajcie, po kilku. Blokujemy wjazd do firmy i koniec. I to w ten sposób trzeba zrobić. Każdej firmy, każdego dystrybutora i każdego, który korzysta z tych śmieci, żeby nas tym karmić. Wiecie, jaki jest problem na przykład? Ja ostatnio szukałem mąki ziemniaczanej, słuchajcie. Nie mogłem znaleźć mąki ziemniaczanej. Dopiero w małym sklepiku jakimś takim, tak, w małym sklepiku, już nie pamiętam jakim, tu niedaleko, znalazłem, słuchajcie, mąkę bez dodatków jakichś siarczanów. Ja nie wiem, po co to w ogóle tam dają. Normalną mąkę chcę kupić. Nie. Potem znalazłem jakąś inną mąkę właśnie z ziemniaków, nie wiadomo skąd. Też nie było pokazane. Mówię, no daj ta spokój, przecież tak nie można robić. Jeżeli ja coś kupuję, to chcę wiedzieć, kto to zrobił, od kogo, skąd to się wzięło, bo chcę wiedzieć, mam do tego prawo, płacę i wymagam, proste. Nie będę kupował czegoś, czego nie wiem, skąd się wzięło. I ta akcja, słuchajcie, która w tej chwili opanowała całą Polskę, dotycząca czytania składów, czytania producentów, to jest fantastyczna rzecz. Naprawdę znakomita. Dobrze, że ludzie się obudzili i zaczęli na to zwracać uwagę. Słuchajcie, ja w tej chwili, powiedzmy, może troszeczkę się zająłem takim komentarzem, ale uważam, że to jest bardzo ważne i nie możemy odpuścić. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Ktoś podrzucił pomysł, żeby blokować drogi, żeby blokować granice. Dobrze. Ale przede wszystkim zablokujmy centra logistyczne. I to czy na torach kolejowych, czy to po prostu przy drogach, czy przy autostradach, czy gdziekolwiek to jest. Trzeba to zablokować i z tym skończyć. Da się to zrobić. Mamy na tyle siły, mamy na tyle możliwości, żeby to skończyć. I wtedy będziemy decydować my we własnym kraju. A o to przecież chodzi.
pamiętajcie o jednej rzeczy. Polak w Polsce gospodarzem. I tego się trzymajmy. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Cześć.